Kochani, ja chcę powiedzieć kilka takich słów o błędnym myśleniu. I to o błędnym myśleniu, które często dotyczy ludzi wierzących. Nie mówimy o ludziach niewierzących, tylko o tych ludziach, którzy oddali życie Jezusowi i później w błędny sposób zaczynają myśleć o tym, co się w ich życiu będzie działo. Często jest tak, że ludzie oddając życie Jezusowi, myślą, że po tym, jak już oddali życie Jezusowi, to wszystko w ich życiu zmieni się tak jakby za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki. Że nie będą musieli nic robić, a wokół będą działy się rzeczy i będą zmiany. I jest tak, że gdy się nawracamy, to pewne rzeczy od nas odpadają, pewne grzechy, nałogi, jesteśmy uwalniani często. I pewne rzeczy się dzieją, ale i tak później będzie trzeba to utrzymać swoją wiarą. Ale o wiele więcej rzeczy jest takich, po które musimy sięgnąć swoją wiarą. I nie ma inaczej. I w życiu nikogo, żadnego męża Bożego nigdy nie było inaczej i nigdy nie będzie. I czasami do ludzi później przychodzą takie pytania, jeżeli to się tak nie dzieje, że nie dzieje się samo, to do ludzi przychodzą pytania, a dlaczego tak jest? A dlaczego Bóg nie działa? A dlaczego nie pozabierał pewnych rzeczy albo mi czegoś nie dał? I to rodzi frustrację w ich życiu, pretensje, a często rozczarowanie Bogiem. I to jest duży problem, bo takie podejście i takie myślenie u wierzących powoduje, że oni traktują tego Boga jako tego, który w ich życiu ma działać na zasadzie: Boże, potrzebuję tego, enter. Bóg enter, tak? Boże, zabierz to ode mnie, Bóg klika usuń, jak na klawiaturze. I to tak nie jest, i to tak nie działa. Bóg nie jest ani Bogiem enter, ani Bogiem usuń, jeżeli my sami nie staniemy w wierze i czegoś nie zaczniemy robić. Nic na tej ziemi nie dzieje się bez naszej wiary. Nic. We wszystko musimy uwolnić wiarę. Gdy my uwalniamy wiarę, to niebo łączy się z ziemią. Gdy my uwalniamy wiarę, przychodzi moc i wtedy jest enter. Ale nie ma tak, że ja stoję, nic nie robię i zadaję tylko pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego jest ciężko, dlaczego czegoś nie mam i myślę, że Bóg będzie robił enter albo usuń do mojego życia bez mojego zaangażowania. Nie ma czegoś takiego. Nikt czegoś takiego, kto cokolwiek zdobył z Bogiem, nie doświadczył. Jezus powiedział taką rzecz: ja zwyciężyłem świat. On nie powiedział, że On nas zabrał z tego świata. Powiedział: zwyciężyłem świat. Zwyciężyłem świat. Ale my jesteśmy osadzeni tutaj w tym świecie. Tu żyjemy i tutaj działamy. I to oznacza, że trudności, przeszkody i różne sytuacje na nas napierają. I one będą napierać. Świat na nas napiera. I niczego nie ułatwia. I jeżeli my naszą wiarą nie będziemy sięgać po rzeczy, to będzie to rodzić w nas frustrację, bo będziemy myśleć, że Bóg nie działa. Ale bez naszej wiary nie zadzieje się nic. Tak jak powiedziałam, niebo łączy się z ziemią, niebo łączy się z naszą wiarą. Moc przychodzi na naszą ofiarę, na nasze odważne kroki. Wiecie, i każdy z nas przejdzie tutaj swoją drogę. I nie będzie inaczej. Coś wam pokażę na podstawie życia takich trzech osób. I pierwszy to jest święty Paweł. Gdy patrzymy na jego życie, zanim się nawrócił, to był w ogóle jakiś poważny dostojnik w tamtych czasach. To był VIP, to był celebryta, bogaty człowiek. On miał wszystko. Klepali go po plecach, mówili: Paweł, ale jesteś gość. Zapraszali go do siebie na obiady. Fajnie było mieć takiego Pawła u siebie na obiedzie w domu. Niczego mu nie brakowało. Nigdy nie był głodny, był poważany, był dobrze wykształcony, był kimś. Jego życie było łatwe i przyjemne. Jeszcze do tego robił to, co lubił. Mordował chrześcijan, bo lubił, bo to lubił robić. Paweł spotyka Jezusa. Na początek traci wszystko. Całe swoje stare życie uznaje za śmieci. Nie bierze stamtąd nic. I co Paweł mówi? Mogę w chorobie i mogę w zdrowiu. Mogę być głodny i mogę być bogaty i we wszystkim jest mi dobrze. Nigdy nie powiedział: czuję pustkę albo czuję brak.
Swoje życie buduje w wierze, tak samo jak my musimy tutaj budować. Każdego dnia idzie w wierze, każdego dnia buduje swoje życie, zakłada kolejne kościoły, wszystko to buduje w wierze. Nie stało się to w ciągu 2 lat. To, co my widzimy, to, co czytamy w Biblii, to jest przekrój kilkudziesięciu lat jego życia. Tak po kolei szedł w wierze, tak budował swoje życie, tak ufał. Przeszkody, które napotykał na swojej drodze, nie zmieniały jego wiary, nie frustrowały go. Nakręcały go, żeby iść dalej, żeby uczyć się wierzyć. Czy mógł popełnić błędy? Na pewno. Bo na drodze wiary popełniamy błędy. Ale one nas nie definiują. Taka inna osoba, którą dobrze znacie. Artur Ceroński. Znamy jego życie, tak? Zanim się nawrócił, gangster. Celebryta wśród gangsterów. Kupa pieniędzy. Stać go było, żeby wydać paręnaście tysięcy na narkotyki jednego dnia. Gdy szedł na zakupy do Galerii Mokotów, to sam kiedyś powiedział, to wydawał paręnaście tysięcy na zakupy. Jednego dnia. Jeździł BMW-kami z kierowcą. Człowiek, którego stać na dużo. Artur się nawraca. Oddaje swoje życie Jezusowi. I wszystko, co stare, uznaje za śmieci. Nie bierze stamtąd nic. Część zebrała policja, a część nawet wyrzucił. Bo pochodziły z kradzieży. Nie chciał nic. Uznał, tak jak Paweł, całe stare życie za śmieci. Wychodzi z więzienia, choć nigdy nie pracował, zaczyna pracować. Jako śmieciarz. Wiadomo, co myśli świat o takiej pracy, tak? Artur zostaje śmieciarzem. Z człowieka, który wydawał po kilkanaście tysięcy na zakupy, zostaje śmieciarzem. Na pensji śmieciarza. Tak zaczyna. I stoi w wierze o każdy dzień, o swój wzrost, o Bożą moc, o zmianę. Zmienia pracę. Idzie do kolejnej. Później idzie do pracy, gdzie mówi człowiekowi, nie mając pojęcia o budowlance, będę najlepszym pracownikiem. Nauczę się. Każdego dnia buduje swoje życie. Nic się w jego życiu nie zadziało bez jego wiary. Z jego wiarą łączyło się niebo. Na jego wiarę było enter. Ale bez jego wiary nie było nic. Żeby zaczął się sfrustrować po drodze i mówić, Boże, czemu te rzeczy nie dzieją się tak, albo szybciej, czemu jest to, czy tamto się wydarzyło, to by nie przeszedł drogi i nie sięgnąłby po pewne rzeczy. Nie zniechęca się. Każdy z nas tutaj na ziemi będzie miał tylko to, w co wierzymy. Tylko to. I nic więcej. Nic więcej nie będziemy mieli niż to, o co wierzymy. I nigdy nie będziemy mieli tego, co nie wierzymy. Jeżeli czegoś nie masz, to znaczy, że w to nie wierzysz. Jeżeli coś masz, to znaczy, że w to wierzysz. I to masz. I każdego to dotyczy. Kolejny przykład. Nasze życie. W świecie było nam naprawdę dobrze. To trochę jak pływanie w budyniu. Ruchy są takie lekkie, świat sprzyja. Klepią cię po plecach. Michał, ty to jesteś gość. A, Judita, super jest, tak? Niczego nam nie brakowało. Dla mnie pieniędzy było wystarczająco. I mogliśmy tak żyć dalej pustym życiem. Życie jest puste. Ale spotkaliśmy Jezusa. Najpierw Michał, później ja. I nie chcielibyśmy być częścią już nigdy więcej tych czarów, manipulacji i tego wszystkiego, jak buduje świat. Więc odchodzimy. Michał odchodzi z kancelarii. Zamykamy stare życie. Na konto przestają wpływać pieniądze. Trzeba zacząć wierzyć. W tamtym momencie myśleliśmy, że Michała odejście z kancelarii jest dla nas tak potężnym krokiem wiary, że my niejako ułożymy całe nasze dalsze życie. Że teraz już wszystko będzie się układać. Ale tak się nie dzieje, bo to starcza tylko na tamten moment. Okazało się, że musieliśmy wierzyć o każdy kolejny dzień, o kolejny miesiąc, o to, że będą pieniądze, że będą kontrakty. Bo to już by nie było życie z wiary, żeby jedna decyzja załatwiła wszystko. I u nikogo tak nie jest. I nigdy u nikogo tak nie będzie, że jedna decyzja wykluczy dalszą wiarę. Czy na tej drodze popełnialiśmy błędy? Tak. Powstał carrot bike. To był błąd.
ale błędy nasze nas nie definiują, nie frustrują, nie zatrzymują i nie powodują tego, że dalej nie wierzymy o kolejne rzeczy. Nie może być tak, że jeżeli popełnisz błąd, to boisz się dalej wierzyć. Na tej drodze z Bogiem popełniamy błędy. Ostatnio ktoś nas zapytał, bo Karotbajkę zamieniliśmy na działkę i działkę sprzedaliśmy. Ktoś nas zapytał, to co, odzyskaliście wszystkie pieniądze? Nie. Odzyskaliśmy 50% zaangażowanych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że konsekwencje naszych błędów będziemy ponosić tutaj na ziemi. Ale to nas nie może zatrzymywać, to nas nie może wystraszyć. Powiem wam takie świadectwo. Byliśmy teraz zimą w Kenii. I ja tłumaczyłam tam Michała i głosiłam też po angielsku. Od 7-8 lat tak naprawdę uczę się tego języka. Wygląda to tak, że raz w tygodniu mam lekcję godzinną i pracuję dalej sama w domu. Bazą moją było to, co wyniosłam z liceum, niewiele, i to, że się bałam otworzyć usta w ogóle w tym języku. Ale przyszło do mnie wielkie pragnienie i wiara w to, że ja będę tego języka używała gdzieś za granicą do szerzenia królestwa. Więc się uczyłam tego języka. Przez rok prawie tłumaczyłam Michała na Skype'ie dla Kennedy'ego, ale czym innym jest tłumaczyć kogoś twarzą w twarz na Skype'ie, a czym innym jest stanąć, gdzie masz 120 osób patrzących na ciebie i tłumaczyć przed tymi osobami. Nie jestem tłumaczem, nigdy nie byłam dłużej za granicą niż tydzień, może dwa. I tłumaczę tam mojego męża. Jest jedno ogłoszenie i ja się w swojej głowie zafiksowuję na jednym słowie i używam tego słowa, tłumacząc pewien wyraz. Gdy wsiadam do samochodu po tym ogłoszeniu, od razu przychodzi do mnie przekonanie, od razu diabeł do mnie mówi, popełniłaś błąd, tego słowa nie ma w angielskim. Ja tak usiadłam, mówię, tak, stworzyłam z dwóch różnych słów, stworzyłam neologizm w angielskim. Tak myślę, Boże, mówię, mam nadzieję, że zostałam jednak dobrze zrozumiana. Zwróciłam się do Kennedy'ego, czy próbował przyjść do mnie strach, potępienie i wstyd? Tak, próbował. Ale zwróciłam się do Kennedy'ego i mówię, nie zgadzam się na to. Mówię, Kennedy, mówię, ja stworzyłam słowo, którego nie ma w angielskim, tłumacząc pewną rzecz. Wiecie, jak często w języku polskim tworzymy słowa, nawet tutaj w kościele neologizmy? Bardzo. Mówię, posłuchaj, stworzyłam słowo z dwóch wyrazów, stworzyłam słowo, żeby najlepiej określić to, co moim zdaniem mówił Michał. Mówię, ale tego słowa nie ma w angielskim. Mówię, czy ty mnie zrozumiałeś? On mówi, Julita, zrozumiałem cię doskonale, to było znakomite głoszenie i chodzimy w ponadnaturalności. Czy ja popełniłam błąd? Tak. Czy jest tego konsekwencja? Tak, jest, popełniłam błąd. Ale ten błąd mnie nie zdefiniował. To nie było ostatnie głoszenie, to było w środku. Tłumaczyłam jeszcze wiele razy i głosiłam sama. Mogłam się wtedy sfrustrować i zniechęcić. Ale nie zrobiłam tego. Dalej szłam w wierze. Dalej szłam w wierze. Ja w ogóle zanim zaczęłam tłumaczyć Michała, to pamiętam, jak klękałam i mówiłam, Boże, w naturalnym to ja nie jestem tłumacz. Mówię, nie mam takiej bazy. Mówię, ale wierzę w Twoją ponadnaturalność i będę szła w wierze. I tłumaczyłam. Czy popełniałam błędy? Tak, ale one mnie nie definiują. Nie definiują mnie. Jeszcze jedna rzecz tylko do tego. Kochani, ja nie zrezygnowałam z tego, żeby uczyć się języka, ponieważ pragnęłam jeździć gdzieś, tłumaczyć i mówić w tym języku. Pragnęłam, żeby mnie Bóg używał poza granicami, to wiedziałam, że muszę dać w to swój wkład. Nie zrobiłam tak, że wyjadę za granicę, Boże, niech to na mnie spadnie, bo teraz potrzebuję. Nie spadnie. Jeżeli mam tutaj teraz czas, możliwość i zaplecze, żeby włożyć swoją pracę, przejść przez to, to ja daję ten wkład ode mnie i uwalniam wiarę w to, że gdy ja otwieram moje usta, to niebo łączy się z ziemią i na moją pracę, na moją odwagę i na moją wiarę, na wierze, którą zbudowałam, przychodzi ponadnaturalne. Jeżeli jest tak, że ludzie myślą, że wyjadą za granicę i spadnie coś na nich, bo tak chcą, to się tak nie zadzieje. Ja wierzę w ponadnaturalną wiedzę w językach, w to, że one przychodzą. Ale też kiedyś myślałam nad tym, jakby to było, gdyby przyszło to do mnie. Moglibyśmy być w Afryce.
moglibyśmy tam głosić, być dłużej i może byśmy jechali do jakiegoś plemienia, które mówi w innym języku i byłaby potrzeba, żeby oni mnie zrozumieli, a ja nie znam ich języka. Wtedy przyszłaby ponadnaturalna znajomość. A nie dlatego, że tylko tak chcę, bez mojego wkładu pracy i mojej wiary. Gdy my z Michałem znaleźliśmy Jezusa, to my znaleźliśmy perłę i wszystko inne uznaliśmy za śmieci. I cóż z tego, że to stare życie po ludzku, jakby po ludzku patrząc, tak jak patrzy świat, ono było łatwiejsze i wygodniejsze, a życie z wiary jest życiem z wiary, gdzie popełniasz błędy, gdzie przechodzisz przez rzeczy, które się wydają nie do przejścia. My znaleźliśmy perłę. I to, że możemy wierzyć, to dla nas też jest perła. Często ludzie mówią też coś takiego, wszystko mogę w Chrystusie. No tak, wszystko możemy w Chrystusie. W Chrystusie. To znaczy, że ty i ja wszystko możemy robić w Chrystusie, a nie Chrystus za nas. Nie będzie Chrystus za nas robił rzeczy. On umarł za nas i powiedział, weźcie moją moc i przez wiarę róbcie rzeczy. I nic się w życiu naszym nie będzie działo w jakiś taki sposób bez naszego udziału. Bóg to nie jakiś magik, co z zewnątrz dotyka różdżką. Nie święty Mikołaj, a zbawienie to nie koncert życzeń. My sprawujemy nasze zbawienie, wierzę tutaj na ziemi. To, że ktoś jest w ogóle członkiem przebudzonego Kościoła, to nie oznacza, że rzeczy w jego życiu się będą działy bez udziału jego wiary. Nie będą. Po prostu nie będą. Jeżeli się jest członkiem, kimkolwiek kto przychodzi do tego Kościoła, kto przebudzonego i się z nim utożsamia, jest jego częścią i myśli, że coś się w jego życiu zadzieje tylko dlatego, że tutaj przychodzi, że jest częścią bez udziału jego wiary, to jest nieprawda. Nic się nie zadzieje bez udziału jego wiary. Nic. Bez udziału naszej indywidualnej wiary nie zadzieje się nic. Nawet żeby wyjść po uzdrowienie albo uwolnienie, musisz uwolnić wiarę, że zostaniesz uzdrowiony albo uwolniony. Gdyby bez twojej wiary nie będzie to miało miejsca, tak? I tak później będziesz musiał to, jak uzyskasz, obronić swoją wiarę. Każdy cud w swoim życiu będziesz musiał obronić wiarę, bo przyjdzie diabeł i będzie próbował ukraść, zrobić i sprawdzam. Musisz stawać o wszystko w wierze, o wszystko, co uzyskałeś. Wierzyć i się nie frustrować. Rady innej wierzącej osoby, terapia czy cokolwiek, nie zastąpi naszej wiary. Nigdy. Nawet w radę, którą uzyskamy od potężnego usługującego, musimy uwolnić wiarę i z wiarą ją zastosować w naszym życiu. Nie da się wyłączyć tu na ziemi naszej wiary. Po nowym narodzeniu z wiarą zdobywamy kolejne rzeczy, bywa, że popełniamy błędy. I nie ma co się frustrować, i nie ma co się zniechęcać, i nie ma co mówić, bo kiedyś to było tak, a może w świecie było łatwiej. Nie wiem, może było łatwiej, ale byłeś martwy, nieświadomy, nie wiedziałeś, po co żyjesz, na co i o co w tym chodzi tak naprawdę. Świat ci sprzyjał, bo byłeś jednym z nich. A teraz świat ci nie sprzyja, gdy Michałowie z kancelarii powiedzieli, że wariat. I nikt nie chciał dać mu zlecenia na początku. Ale on przez wiarę otworzył te drzwi. Ja pamiętam Michała chodzącego po salonie w tej z powrotem i mówiącego, odmowa finansowa jest przybita do krzyża. I odmowa finansowa jest przybita do krzyża 3 miesiące. Tyle czasu przebijał się w wierze i nie wycofał się z tej wiary. Przykre też jest to, gdy ludzie patrzą na zbawienie tylko jak na pewnego rodzaju materialne zaspokojenie. I tak naprawdę jest to ich głównym oczekiwaniem. To nie o to chodzi. To pieniądze mamy z krzyża, przez wiarę.
Ale to nie tylko ta, to nie tylko to, to nie tylko ta sfera. Wtedy tacy ludzie próbują tutaj na ziemi budować za pomocą autorytetu i Bożej mocy swoje królestwo, a nie Królestwo Boże. To nie o to tylko chodzi. To, co musi nas też zachować w wierze, to cierpliwość. Bez cierpliwości nie ma nic w wierze. Człowiek chodzący w wierze to człowiek cierpliwy. Cierpliwy. Można 3 miesiące chodzić i mówić, że odmowa ogłaszać jest przybita do krzyża. Można się zniecierpliwić? Można, ale wtedy nie będzie owocu wiary. Można się sfrustrować? Można, ale to znaczy, że nie wierzysz. Można dopuścić do siebie te wszystkie emocje, które dopuszcza świat i zapomnieć, że się nie jest z tego świata. I nie sięgnie się wtedy wiarą po to, o co się chce wierzyć. Ludzie w świecie, gdy mają trudności, to się frustrują. W Królestwie wiemy, kim jesteśmy, wiemy, jaką mamy oręż, jesteśmy świadomi, wiemy, jak walczyć, wiemy, jaką mamy broń. To powinno dawać nam siłę i powodować, że nie będziemy się frustrować, a będziemy chodzili w tym owocu cierpliwości i się przebijali po kolejne rzeczy. Wytrwali w wierze i cierpliwi w wierze, a nie gwałtowni, nieobliczalni. Coś takiego wam jeszcze powiem. Gdy przyszedł Jezus na ziemię, to Żydzi rozczarowali się Jezusem. Kiedyś tak sobie o tym myślałam, że Żydzi nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza, choć na Niego czekali. I do nich przyszedł. I oni się Nim rozczarowali. Dlaczego się Nim rozczarowali? Bo oni myśleli, że gdy przyjdzie Jezus i niejako zbawi ich, czyli wyciągnie ich z ich kłopotów i problemów, to teraz postawi ich nad innymi narodami. Oni będą lepsi, bogaci i wywyższeni w materialnym tego aspekcie. A On powiedział, Królestwo moje nie jest z tego świata. I oni ani tego nie chcieli, ani tego nie przyjęli. Oby nigdy nikt nie rozczarował się zbawieniem i chodzeniem w wierze. Nie rozczarował się Bogiem, bo są tacy chrześcijanie, którzy po Nowym Narodzeniu doznają rozczarowania Bogiem, bo myślą, że rzeczy w ich życiu będą się działy na zasadzie Boże, chcę to, enter, Boże, zabierz to, usuń, bez ich wiary i bez ich zaangażowania. I jeszcze jedna taka rzecz. Pamiętajmy, że nasze życie z Bogiem, nasze chodzenie z Bogiem, nasza droga wiary tutaj na ziemi, to nie jest jakiś wyścig szczurów. Ja się z nikim nie ścigam. Chodzę z Bogiem 7-8 lat. Coś pomiędzy. Z nikim się na tej drodze nie ścigam przez ten czas i się nie ścigałam. Prę w stronę, w tą stronę, która jest zgodna z moimi pragnieniami. Chodzenie z Bogiem to nie wyścig szczurów, to nie świat. Bardzo łatwo jest to przynieść do Kościoła, bo to jest duchowość otaczającego nas świata i wystarczy, że jedna osoba przyjdzie z takim czymś do Kościoła, a może się to zacząć udzielać innym, więc trzeba być bardzo na to wrażliwym. Nikt się z nikim nie porównuje. Każdy ma swoją rolę do spełnienia i swoją służbę. Nikt nikogo nie ocenia, czy to już osiągnąłeś w wierze, czy nie. Każdy z nas przechodzi swoją drogę w wierze. Swoją drogę w wierze. Mierzy się ze swoimi rzeczami każdego dnia. Są przeszkody, są trudności. Wiarą zdobywamy świat. Z wiary w wiarę, z wierzę o coś, idę w kolejny poziom wiary, rośnie moja wiara. Z chwały chwały. Co to znaczy z chwały chwały? Z manifestacji Bożej mocy w manifestację Bożej mocy, w Jego obecność. Z chwały w kolejną moc. Rośnie moja wiara, kolejne manifestacje. Nie zniechęcajcie się trudnościami w waszym życiu. Nie zniechęcajcie się przeszkodami. Nie zniechęcajcie się tym, z czym mierzycie. Nie zniechęcajcie się tym, że budujecie swoje życie.
tym, że każdego dnia musicie wierzyć o kolejny dzień. Bo bez naszej wiary nie zbudujemy swojego życia. I tak jak Wam pokazałam na moim przykładzie Artura czy Pawła, życie budujemy stopniowo, nie od razu wszystko jest. Niektóre rzeczy będą za kilka lat, które planujemy już teraz. I każdy z mężów Bożych przeszedł taką drogę. I każdy na tej drodze popełniał błędy i te błędy go nie definiują, nie świadczą o nim, nie mogą frustrować, nie mogą zatrzymywać i nie mogą powodować tego, że brakuje odwagi, ażeby wierzyć o kolejne rzeczy.